Witam serdecznie miłośników książki, szczególnie książki szpiegowskiej z ciekawą fabułą. Przedstawiam Państwu książkę pod tytułem Jack Strong, vel Ryszard Kukliński nadaje, autor Ronald Just, wydawnictwo Astrum, Wrocław. Czytam fragment książki. W książce tej nie znajdziecie miłych, słodkich opisów i słodkiej biografii naszego superszpiega. To książka ociekająca seksem, krwią, brutalnością i brakiem zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Oto fragment poświęcony śmierci syna Waldemara, Ryszarda Kuklińskiego. Śmierć w pełnym słońcu. Aleksandria, przedmieście Waszyngtonu, sierpień 1944. Za przyciemnianych szyb czarnego jeepa, zaparkowanego dyskretnie w bocznej uliczce, można było bez trudu obserwować okolice. Właściwie nie było chyba żadnego konkretnego powodu, by obserwować akurat ten fragment miasta. Przy żadnej z pobliskich ulic nie mieszkał nikt sławny ani wpływowy. Nie działo się tutaj nigdy nic szczególnego, co najwyżej jakaś szalona grupka studentów trenowała wyścigi w samej bieliźnie w środku nocy między budynkami kampusu. Albo inna grupka wspinała się na okoliczne latarnie, żeby z wysokości kilku metrów celować kolegom strumieniami spienionego piwa wprost do szeroko rozwartych paszczy. Nie były to jednak incydenty dość interesujące dla przeciętnego człowieka, już zdecydowanie nie nadawały się na materiał do obserwacji. Palce czarnych, skórzanych w rękawiczkach nerwowo wystukiwały rytm na kierownicy jeepa. W środku było upiornie gorąco, jak w puszce zupy pomidorowej postawionej na gorącej płycie kuchenki. Mężczyźni w samochodzie naprzemiennie ocierali z czół obficie spływający pot, wyciskając kawałki tkaniny głęboko do kieszeni kurtek, tak aby nawet jedna kropla nie spadła na tapicerkę czy deskę rozdzielczą. Nie wolno zostawiać śladów. Do końca muszą pozostać nieodkryci. Siedzieli w milczeniu, zupełnie jakby obawiali się, że zbyt głośno wypowiedziane słowo mogłoby ściągnąć uwagę niepożądanych gapiów, jakby szczelnie zasunięte kuloodporne szyby nie stanowiły wystarczającej bariery oddzielającej od świata zewnętrznego. Z tej odległości dało się widzieć zaledwie zarysy kilku postaci stojących na rogu budynku, ale to całkowicie wystarczyło, żeby dwóch ludzi w jeepie kontrolowało sytuację. Świetnie wiedzieli, którego z młodzieńców nie wolno im spuścić z oczu. Pięcioro przyjaciół, wszyscy młodzi, piękni, smukli, wysportowani, dwie dziewczyny i trzech chłopaków, prawdopodobnie studenci tutejszej uczelni. Rozmawiali energicznie, gestykulując, śmiali się, poszturchiwali. Nie trzeba było słyszeć ich rozmowy, by zauważyć, że znają się od lat i czują się dobrze w swoim towarzystwie. No weź, Waldek, nie bądź nudziarz. Gdzie ci nagle tak spieszno? Przecież obiecałeś, odezwał się blondynek w białej koszulce, jeszcze bardziej podkreślającej opaliznę. Wyzwanie jest wyzwanie, chyba że cykor cię obleciał. Całe towarzystwo wybuchło gromkim śmiechem. Chłopcy przy tym poklepywali po ramionach dziewczęta, zaś wstydliwie zasłaniały usta i tylko oczy zdradzały tryskającą wesołość. Pewnie się na randkę umówił z jakąś super lalą i nie chce nam pokazać, żebyśmy jej nie spłoszyli. Roześmiał się drugi, krótko ostrzyżony, czarnooki, nie mniej śniady, z deską surfingową pod pachą. Ten, do którego się zwracali, uciekał wzrokiem gdzieś na boki, tylko niespokojnie przełykał ślinę, milczał. A ty możesz... Wymiękasz? Roześmiał się znowu blondynek, przeczesując czuprynę. Dziewczęta chichotały, cichutko szepcząc sobie coś na boku i wstydliwie spuszczając wzrok. Poprawiały falbany, spódniczek, ramionczka letnich bluzek, zakładały na uszy niesforne kosmyki włosów. Waldek spojrzał nagle jednej z nich prosto w oczy i nie odrywając wzroku od jej szafirowych oczu,
odpowiedział koledze, choć wyglądało to, jakby mówił do dziewczyny: ja się łysego nie boję, bo ja chcę, mogę mu nawet dać fory, ale nie teraz. Najpierw muszę załatwić jedną sprawę. Rudowłosa dziewczyna zachwiotała cienko, ale widząc powagę kolegi, brunetki o szafirowych oczach, nagle zamilkła. Zupełnie jakby ją ktoś odciął jej uśmiech nożem. No dobra, to leć już, skoro musisz, westo chłopak z deską surfingową. Ale pamiętaj, że dziś wieczorem u mnie impreza. Z tego się już nie wymigasz, stary. Impreza bez ciebie to nie impreza. No dobrze, już dobrze, przecież przyjdę. Machnął ręką Waldek, odwracając się na pięcie. Cześć!